Siemanko, ja jestem Karlo. W dzisiejszym materiale chciałbym tutaj zaprezentować nową propozycję Rometa na rok 2016. To jest motocykl ZXT125. Troszeczkę chciałem o nim opowiedzieć. Przede wszystkim wam go zaprezentować, żebyście ewentualnie mieli pogląd, jeżeli będziecie chcieli sobie kupić taką maszynkę. Bo widzę, że na internetach, na YouTubie jest mało takich materiałów o tej maszynie, także ja spróbuję wam to nagrać. Maszynka, myślę, od razu wam powiem, zdradzę, że według mnie naprawdę nadaje się do kupna, bo jeżeli chodzi o tą cenę, o ten przedział cenowy, to jest naprawdę fajny temat. I co? Zaczniemy od przodu, moi drodzy. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się piękna lampa przednia, w której znajdują się dwie żaróweczki halogeny. Nie wiem, jakie to są dokładnie. Chyba wygląda mi to jak na H4, ale nie jestem pewien. No halogeny, jak najbardziej. Dwa halogeny, także myślę, że światło w nocy będzie wystarczająco. Kierunkowskazy LED-owe. Sam przypominam, że to jest motocykl, który kosztuje według katalogu Rometa 3990 zł. Lecimy dalej. Licznik, który posiada wszystkie potrzebne nam wskaźniki. To jest prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik biegu, świateł, kierunkowskazów. Wszystko fajnie. Ja będę porównywał ten motocykl do K125, bo już chciałem zaznaczyć, że w K wskaźnika poziomu paliwa nie posiadamy. Drugi temat. Mamy blokadę kierownicy w kluczyku. Bardzo fajna opcja. Nie musimy gdzieś tutaj z boku sobie przekręcać, tylko mamy w jednej statyce przekręcamy i kierownica jest zablokowana. Jak już jesteśmy tutaj w przodzie, polecimy na hamulce. Zacisk standardowo, z przodu wiadomo jest tarczka, z tyłu bęben. Jeżeli już mówię o hamulcach, jak to hamuje, jeszcze nie wiem, bo nie jechałem tym motocyklem, będziemy to testować później. Zacisk prawdopodobnie dwutłoczkowy, ale głowy sobie za to usiąść nie da. No i jeszcze można zaznaczyć i zwrócić uwagę na to, że tarcza jest bardzo fajnie wyząbkowana, estetycznie to wygląda. Lecimy dalej na kierownicę. Moi drodzy, tutaj jakość przełączników jest bardzo fajna. Jest to zrobione z fajnego plastiku. Wygląda to całkiem w porządku. Nie ma się do czego naprawdę doczepić. Na duży plus, jeżeli chodzi o ten przedział cenowy, mamy ssanie w kierownicy. To jest na pewno bardzo wygodne, bo wiadomo, jak mamy tam na dole to ssanie, czasami możemy o nim zapomnieć i niepotrzebnie jechać na ssaniu, także plus i za to. Tutaj zapomniałem jeszcze powiedzieć, że zobaczcie, tutaj spasowanie tutaj plastiku w tym liczniku, no jest takie, bym powiedział, średnie, ale wszystko się trzyma, nic się nie kolebocze. Lecimy dalej. Plak masywny, podobny, jeżeli chodzi o K, ale tutaj mamy bajeranckiego Pegaza, konika rometowskiego. Fajnie jest to zrobione z jakiegoś chromowanego metalu. Wlew paliwa też bajerancki, tutaj mamy takie przeszlifowany, nie wiem, to stal nierdzewna z jakimiś nitami, fajnie to wygląda, także też leci na plus. Wersje kolorystyczne tego motocykla są różne, jeżeli chodzi o moją subiektywną ocenę, czerwono-czarny jest najładniejszy, są jeszcze żółto-czarny, niebiesko-czarny i zielono-czarny, także tak to wygląda. Lecimy dalej. Tutaj mamy takie plasticzki, które mają, nie wiem, nadać jeszcze zapieżności temu motocyklowi. Sporo może być, fajnie to rozpasowanie dobre, wszystko się trzyma, nic się nie kolebocze. Tu już jest troszeczkę gorzej, ale też jest to jest ta sama pewnie zasada montowania na gumki, co w Rometie K125 i innych tego typu motocyklach. Z drugiej strony mamy tą samą historię. Tutaj zobaczcie, mamy kranik, który przekręcamy sobie za pomocą takiego chromowanego przekręcacza. Na co warto zwrócić uwagę, to na te linki, które wyglądają bardzo fajnie. Są w silikonowej obwolucie i widzimy elegancko ten srebrny oplot, co naprawdę fajnie wygląda i daje jeszcze jakiegoś tam wyglądu. Cylinder
przeszlifowany, srebrny, podobają mi się takie rozwiązania. Czarny silnik prezentuje się w ramie bardzo, bardzo ładnie. Troszeczkę zostaniemy przy tym silniku, ponieważ tutaj w Romecie jest troszeczkę chaos informacyjny i jeżeli wchodzimy na różne tutaj aukcje, czy wchodzimy na stronę Rometa nawet, mamy napisane, że to jest silnik z wałkiem wyrównoważającym i z rozrządem na łańcuszku. I na różnych aukcjach jest różnie napisane, na niektórych piszą, że to jest jednak silnik na popychaczach. Jak jest? Nie wiem. Kiedyś będzie tutaj regulowane zawory, będą to się sprawdzić, czy to jest łańcuszek, czy popychacze. Jeżeli chodzi o wałek wyrównoważający, no to wygląda to jakby tu był wałek, no. Wydaje mi się. Ja nie jestem jakimś znawcą. Wiem, że silniki, które z wałkami mają jakieś to właśnie tu takie charakterystyczne wypuklenie, że tak się wyrażę. I tak, to jest, nie wiem czy to powiedziałem na początku, motocykl z fabryki Fosti, czyli to jest inna fabryka, która wyprodukowała na przykład Rometa K125. I silnik to jest na pewno jakiś klon Hondy. Cholera, nie wiem jakiej dokładnie, to sobie można doczytać, ale na pewno będzie niezawodny. No. Jeżeli chodzi o cenę 4000 zł, to stawiam, że tu tego wałka nie ma i silnik jest na popychaczach. Ale jakby to nie jest dużą wadą, ponieważ wiadomo, popychacze są bardziej, że tak powiem, długotrwałe, myślę. Także tyle o silniku. Silnik ma około 10 koni mechanicznych, także to jest porównywalnie jak na tych 125. Motocykl jest stosunkowo lekki, około 120 kg, także myślę, że będzie to porównywalne, będzie miał porównywalne osiągi, jeżeli chodzi to o inne motocykle z tej klasy. Tumik mamy bez tutaj jakiegoś budowanego dziwnego katalizatora. Podejrzewam, że to jest gdzieś w środku katalizator. Chociaż też to jakoś nie ma tu żadnej bańki na łączeniu jakby tumika z rurą. No to jest akurat na plus, bo w tym K jest ta bania, ten katalizator, który przeszkadza. Tak jak mówiłem, kolor czarny bardzo fajnie się prezentuje. Zobaczcie, można zwrócić uwagę na hamulec, który ma bardzo dużą stopkę, no i fajnie nawet, bo nie jest trudno w niego trafić nogą. Amortyzatory standardowe, co może zwrócić uwagę, to moi drodzy, wielkość kół 18 cali. Tak, 18 to są koła. No, mamy napisane 18, 2,75. Z tyłu jest opona troszeczkę grubsza. 3 coś tam, no nie wiem, 3,25 chyba, ale nie jestem pewny, nie chce mi się tego sprawdzać teraz, sobie doczytacie ewentualnie. Siedzenie, zobaczcie jaki jest fajny materiał, jeżeli chodzi o siedzenie, wykonany z jakiegoś chrupowatego tworzywa, bardzo fajnie to się prezentuje. No i zobaczcie, motocykl za 4000 zł, mamy jakieś takie bajeranckie przeszycie czerwoną nitką, kawałek skóry, fajnie to się wszystko prezentuje. Bagażnik bardzo, że tak powiem, zgrabny. Nie jest jakiś wielki jak w K, jakieś tam chromowane rury, które to wyglądają całkiem lipnie. To wygląda całkiem w porządku. Można zamontować sobie kuferek i mamy to w komplecie. Bardzo wielki plus. Mówiłem wcześniej, hamulce bębnowe, także jeżeli chodzi o to, szału nie ma, jest to standard po prostu, jeżeli chodzi o taki motocykl. Tylnia lampa jest, widać ewentualnie, że jest to po prostu lampa od motocyklu, tu mamy jeszcze jakąś folię, a nie od jakiegoś zatora, jak czy tam samochodu, jak to jest w K125. Tak jak mówię, sprasowanie plastików, zobaczcie, jest tu całkiem w porządku. Tutaj widzę, że tu jest jakiś, widać jakąś szparę, gdzie jest troszeczkę jakby widać czerwony lakier, ale to jest taka pierdółka, no wiecie, to jest motocykl za 4000 zł, także nie możemy wymagać cudów. Jak za tą cenę, to sami widzicie, że jest całkiem w porządku. Ja nie bronię, tylko po prostu mówię jak jest, bo powiem wam, że jak zobaczyłem ten motocykl, to byłem szczerze zaskoczony. Kurczę, jedzie jakiś ciągnik, będzie mi tutaj chrobotał. No nic, ale to chyba tyle mojego gadania. Teraz czas po prostu wsiąść na brykę
i się nią przejechać, przetestować, jak to wszystko działa, czy to przyspiesza. Sam jestem ciekawy, bo jeszcze nie wsiadałem. Tutaj wam chcę jeszcze pokazać, bo na pewno chcecie zobaczyć po prostu, jak to jest wszystko wykonane. Ja wam mówię, no bardzo dobrze to wygląda. Kurczę, naprawdę za te pieniądze ja jestem zaskoczony. No. Szkoda, że ten chaos informacyjny jest, jeżeli chodzi o ten silnik, że nikt naprawdę nie wie, jak to jest. Ten motocykl akurat ma przejechane 180 km, także drgania na nim na pewno będą. I czy tu jest wałek, czy go nie ma, także i tak to będzie drżało, także będzie trudno to ocenić, ale będę mógł porównać kulturę pracy do Rometa K125 oczywiście, bo ja mam K, jak wiecie. I od nowości go też użytkowałem, także wiem jak to działało i zobaczymy, jak to działa tutaj. Dobra, to będzie tyle mojego gadania. Mam nadzieję, że tutaj na wszystko zwrócimy uwagę, że wszystko powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Jak widzicie, tutaj też mam jakiś znaczek Rometa, który jest fajnie wybity jakby tutaj w tej osłonie rozrusznika. Także naprawdę, kurczę, naprawdę fajnie to wygląda, jak na tą cenę, to myślę, że jest spoko. Tutaj słońce nam zachodzi, także czas się przejechać tą bryką. Zapraszam do dalszej części materiału i oczywiście przepraszam z góry za jakość mikrofonu w kasku. Na pewno będzie o wiele gorsza niż jest to tutaj. A, jeszcze muszę powiedzieć, że to jest miał być niby OM dla Rometa. Czyli motocykl, który jest produkowany specjalnie dla Rometa, ale to jest jakaś ściema, bo to jest motocykl bardzo podobny na przykład do Hyundai 126, te same zegary, ten sam silnik. Jest to podobny motocykl do innych motocykli, które są w Chinach po prostu, inaczej nazwane. Także jakiś to OM może być dlatego, bo mamy tutaj znaczek Rometa i w innym, że tak powiem, motocyklu znaczka Rometa nie mamy z oczywistych względów. No. Czy to jest jakiś chwyt marketingowy, czy o co tu chodzi, no ale tak to wygląda. Dobra, czas przystąpić do testów trakcji. Sprawdzimy hamulce, płynność zmiany biegów, elastyczność, ale to mówię, to jest na dotarcie furka, także myślę, że może to troszeczkę być przekłamane, ale zobaczymy chociaż jak to jeździ, jak to się rozpędza. Także zapraszam do dalszej części materiału. Tutaj na przejażdżkę, odpalimy brykę, zobaczymy, jak to wszystko śmiga i obejrzymy te światła LED-owe z bliska tutaj na postoju, także ciach, widzicie, wskaźnik paliwa przekłamuje, bo stoi nierówno. O, trudno. O kurde, gdzie to się odpala, ty? Tutaj, okej. Motocykl jest jeszcze nierozgrzany, ostygnięty, także troszeczkę nierówno pracuje. No i jeszcze może to wynikać z tego, że jest po prostu niedotarty, tak? Ale jak słyszycie, bardzo fajnie to pyrka. Kierunkowskaz. Zobaczcie, LEDy ładnie śmigają, lampa ładnie świeci. Naprawdę, ta lampa wygląda naprawdę bardzo, bardzo zacnie. Bardzo zacnie. Druga strona. Zobaczcie, tutaj są teraz długie, jak kolega zaproponował. Także myślę, że w nocy naprawdę to będzie dawało radę. Naprawdę będzie to dawało radę. Tył. Prasuje to trochę inaczej niż mój K. Nie wiem, ma taki... No ten tłumik jest inny i pewnie dlatego. Dobra, teraz lecimy się przejechać. Witajcie moi drodzy w drugiej części materiału. Będzie to teraz taka jazda, zobaczymy jak ta furka śmiga. Tutaj na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że pozycja, jeżeli chodzi o mnie, o kocur, za kierownicą
jest tak średnio, bym powiedział, wygodna, ponieważ jestem wysoki, niestety. Tutaj te nóżki, podnóżki i tutaj ten dźwignia biegów czy hamulca są troszeczkę za bardzo do tyłu, przez co mam bardzo zgięte kolana i to jest dość niewygodne. Można to zniwelować siadając sobie troszeczkę bardziej z tyłu, ale to z kolei też jest dla mnie niewygodne, ponieważ ja lubię sobie siedzieć przy baku. No ale takie są chińskie motocykle. Ja jestem wysoki, dla ludzi wysokich, jak wiadomo, chinole są nie za dobre. Tu fajny jest temat z tą kierownicą, że ona jest tak podwyższona, przez co sylwetka jest bardziej wyprostowana, co jeżeli chodzi o mnie, też jest pożądane w takich motocyklach, bo ponieważ ja lubię wyprostowaną sylwetkę za kierownicą. I tak, tutaj z słowami organizacji muszę powiedzieć, że to już nie jest pierwsze nagranie, tylko drugie, ponieważ za pierwszym razem niestety dźwięk nagrał się bardzo słabo. Ja was bardzo przepraszam za trzaski, które będą na pewno tutaj, bo mikrofon mam bardzo słaby. Tam pewnie przy nagraniu tutaj pokazowym też będą jakieś, będzie słychać wiatr na pewno, bo tam troszeczkę wiało, ale cóż, nic się nie poradzi na to, tak musi być. No i dobra, moi drodzy, lecimy z tym koksem, zobaczymy, jak to chodzi. Przyspieszymy sobie troszeczkę teraz. Zobaczcie, bardzo fajnie przyspiesza, kurczę, powiem wam, że skrzynia biegów pracuje bardzo fajnie, płynnie i jest wyśmienicie. Tu troszeczkę wyhamujemy, bardzo dobrze hamuje. Nie będę wchodził w zakręty, ponieważ jest dosyć chłodno, opony są zimne. A poza tym też to nie są opony do wchodzenia w jakieś zakręty eleganckie, ponieważ są cieniutkie, ale kurczę, powiem wam, że naprawdę jest to wszystko dynamicznie chodzi. Nie mam zastrzeżeń. Do 80, no to jak z procy, kurczę. Lecimy dalej, no już powiem wam, że do 90 już tak trzeba troszeczkę poczekać, ale to też, mówię, to jadę z piątki, tak? Gdybyśmy troszeczkę przygazowali, byłoby to na pewno szybciej, ale mówię, nie chcę go też katować, bo to do dotarciu furka. Powiem wam, że tutaj na ramie jest napisane, że to jest silnik FMI 157, czy tam 157 FMI, także to, ile pamiętam, to jest klon silnika Hondy CG, czyli podobny silnik, który mam tutaj w KS125 i to jest na popychaczach, ale kurczę, może to jest jakaś modyfikacja tego silnika, no nie wiem, nie wnikam. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, proszę tutaj pod filmem napisać, chętnie się dowiem tego sam. Naprawdę powiem wam, kurczę, ta furka jedzie bardzo, bardzo przyjemnie. Także chyba fabryka Fosti jest troszeczkę jakościowo lepsze produkty robi niż Senkę, czy tam jak to tam się zwało. Pod góreczkę. Gościu będzie 90, czyli Żagiel plus 90 parę kilo. Wciskamy się bez żadnych oporów. Mamy wertepy. Zawieszenie dobre, nie buja bardzo. Amortyzatory szybko gaszą bujanie, że tak się wyrażę. Trochę jadę pod słońce, nie lubię jeździć pod słońce strasznie. Co tu można jeszcze powiedzieć, moi drodzy? Na pewno można powiedzieć, że jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o ilość drgań. Ten motocykl w porównaniu do mojego K125, nawet na dotarciu, to padaka kompletna. Tutaj te drgania są po prostu, według mnie, słabo wyczuwalne, naprawdę. Także nie wiem, czy ten wałek jest, czy to jest kwestia montażu silnika na jakichś gumach. Nawet się nie przyglądałem, wam powiem szczerze, ale widziałem, że do ramy to było normalnie przykręcone śrubami z podkładkami metalowymi. No ale tak jak mówię, drgań jest bardzo, bardzo mało. Bardzo mi się dobrze nim jeździ. Gdyby ta pozycja, gdyby te nogi, układ nóg miał troszeczkę wygodniej, to wolałbym ten motocykl niż mojego K. Mam nadzieję, że się K nie obrazi. Och, wpadłem w poślizg.
Także opony są troszeczkę śliskie, bo to nie była duża prędkość. Hamowałem też przodem, a i tak mnie zarzuciło. To może być kwestia też temperatury, wiadomo, te chińskie opony na niskich temperaturach, na niższych temperaturach, no ile teraz 10 stopni jest około, guma twardnieje po prostu, inaczej się zachowuje niż jak to jest asfalt rozgrzany, gdy jest ciepłe powietrze. Skrzynia bardzo precyzyjna, leciutko wchodzą biegi, naprawdę, bardzo fajnie to pracuje. Teraz sobie zwalniam do 40 z piątki, daję gazu, elastycznie, elegancko, bez redukcji, rozpędzam się. Przy 60 już czuję, że po prostu maszyna rwie do przodu i chce się rozpędzać. Także tak to wygląda. Trójeczka. Przy 30 rwie jak cholera. Bardzo fajnie to chodzi, powiem wam, że dobry zakup. Moi drodzy, wiadomo, cena katalogowa w Romecie to jest 4000 zł bez złotówki, ale słuchajcie, o tej porze, pod koniec roku, w sezonie, że tak powiem, już w sumie zimowym, są przeceny i myślę, że jak powiem, że można wyrwać go za 3000, to nie jest przesadą. No. Ja swojego K125 kupiłem też w listopadzie, nie, w grudniu chyba, za 3300 zł. W czym transport kosztował około 300 zł, także za 3000 kupiłem nowy motocykl. Myślę, że w tym przypadku będzie tak samo. Mówię, K też kosztował, cena katalogowa jego była około 3999 dokładnie. Także moi drodzy, za 3000 zł, czy tam 3300, 3500, to jest bardzo dobra propozycja. No elegancko się rozpędza, kurde, no nie mam zastrzeżeń, no. Nie chcę przekraczać tu 60, teren zabudowany, ale mam nadzieję, że mnie policja nie złapie, kurcze, nie złapie, nie będzie tego oglądała. Dobra, wystarczy. Wiemy, że motocykl fajnie przyspiesza. Miałem obawy co do tego silnika, wydawało mi się, że to będzie jakiś muł, bo on faktycznie ma mniej koni niż tam, no niby niewiele mniej, ale mniej. I bałem się, że nie da rady. Ale kurczę, myślę, że kwestia tych cienkich opon dodaje mu trochę, bo powiem wam, że przy 80 tam do 90 już idzie ciężko w miarę, no już to się tak nie rozpędza elegancko. Ale tak czy inaczej jest fan z jazdy i powiem wam przede wszystkim tych brak drgań jest bardzo wyczuwalny i naprawdę jestem zaskoczony, że w motocyklu takiej klasy, kolejne zaskoczenie, drgania są tak niewielkie, jeszcze przy niedotartym motocyklu. Nie wiem, ja te Chińczyki zazwyczaj bronię, no ale co poradzisz, no podoba mi się, więc to jest moja subiektywna ocena, jeżeli mi się coś podoba, to o tym mówię. Fajnie, fajnie. Naprawdę, cena dobra, fajny wygląd, dobry zakup. Moi drodzy, to by było na tyle tego gadania. Jeszcze będą na końcu słowa kończące. To badanie tego motocykla, także jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie w dół, napiszcie jakiś komentarz, co o tym sądzicie, dajcie suba i zapraszam do kolejnych materiałów. Już niedługo recenzja, tylko będę sobie jechał prawdopodobnie na poważnym motocyklu, poważnej pojemności, ale to zobaczycie innym razem. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, hej!